Cześć, z tej strony Trofex. Wiem, że na tym kanale nic się nie pojawia i raczej nie będzie, ale jeżeli ktoś to ogląda, chcę wam przedstawić dowody na piractwo na Digaha. Od razu sorry za to, że nie pokazuję mojego prawdziwego głosu, ale nie chcę, by ktoś później mógł mnie rozpoznać. Może kiedyś przedstawię wam mój głos. Dobrze, zaczynając mój długi monolog. Pijąc 3 energetyka w nocy doznałem oświecenia. Nie tak konkretnie, ale w przenośni. Chodząc po YouTube, zaszedłem znów na kanał tego kłamcy na Diagacha. Pomyślałem, że to dziwne robić tyle dram, bodajże robi to ona dla like oraz sub. Ale co później robi z tymi łapeczkami? Wiecie prawdopodobnie, co to jest panel deweloperski na stronach Google. Można tam sprawdzić, czy dana strona nie posiada jakichś ukrytych, niewidzialnych podstron. Na przykład gdy klikniemy w subskrypcję, nie wejdziemy w inną stronę albo nie prześlemy jakichś konkretnych danych innej osobie. Szukałem chyba godzinę, ale w końcu doszedłem do lekkiego, ale nie jakoś mega dużego dowodu, mianowicie wondow.atteventlistenerblurfunktion.window.clickbandit.mouseover. No właśnie, clickbandit. Może to oznaczać tyle, że ktoś korzysta z jej kanału, a Nadia świadomie o tym wie. Chciałem więc poznać to, gdzie są i jakie są przekierowywane informacje na nasz temat. Użyłem do tego programu Hatengine 7.0. Posłużyłem się tym, że wybrałem URL strony, a następnie zacząłem grzebać w plikach pod walutą nazwy clickbandit. Nie znalazłem więcej plików na stronie konsoli deweloperskiej. Pognałem więc na stronę jakiegoś jej filmu. Wtedy stało się to, czego od tego eksperymentu oczekiwałem. Znalazłem w konsoli po ponad godzinnym poszukiwaniu w wszystkich plikach tego, iż strona jest podłączona do dwa innej, która działa w ramach wydobywania informacji o komputerze po kliknięciu linka pod filmem Nadi. Wygląda to w sposób następujący. Nadi kanał podłączony jest pod inną stronę, która jest niewidzialnie zdemaskowana i jej nie widać na głównej stronie. Możemy tylko jej szukać w konsoli deweloperskiej, ale jak widać, mi zajęło to masę czasu i hajs wydany na energetyki. Haha, nie no, z tymi energolami to trochę żartuję, ale z dwa wypiłem. Kontynuując, gdy klikniemy linka, informacje o naszym komputerze zostaną przesłane na inną stronę. Działa to poprzez Slicki Atking. Po prostu niewidzialną stronę, która chce zdobyć o nas informacje. Wszystkie pliki z komputera lub telefonu zostaną wyłapane i przesłane poprzez kopię do hakerów po dwa stronie kanału Nadii. Nadia może na tym zbierać gruby hajs. Jeszcze raz powiem, jak to działa, żeby nie było nieporozumień. Tak naprawdę, gdy klikniemy linkę pod jej filmem, na 99% klikamy także niewidzialny przycisk na niewidzialnie ukrytej stronie poprzez skrypt Slicki Atking, czyli na kanale Nadi na stronie z filmem jest też niewidzialna dwa strona, która jest tak usadowiona, że gdy klikamy przycisk like, prawdopodobnie klikniemy przycisk na tej ukrytej stronie, który może prowadzić do wszystkiego. W naszym przypadku na 99% do przesłania informacji na nasz temat do hakerów po dwa stronie ekranu. Oczywiście nie buntuję tu was, byście odsubowali oraz odlikowali Nadię, ale ostrzegam o prawdopodobnym zagrożeniu.